Po 5 dniach pobytu na północy Korsyki, drogą T30 skierowaliśmy się w kierunku wschodniej części wyspy, a konkretnie w stronę kempingu zlokalizowanego w pobliżu Bastii. Co prawda na wybrany przez nas kemping San Damiano mogliśmy dotrzeć zupełnie inną, krótszą drogą, ale wybrana 90-kilometrowa szosa T30 wiodąca przez góry była bardzo klimatyczna i otulona miejscami pięknymi panoramami. Ponadto mieliśmy nadzieję, że jadąc przez ścisły interior będziemy mogli zobaczyć coś nowego i zapoznać się choćby przelotem z górską architekturą i typem życia mieszkańców w głębi wyspy. W miasteczku Ponte Leccia, swoją drogą bardzo ładnym, odbiliśmy w lewo na wschód i dalej szosą T20 oraz T11 przybyliśmy wprost z Bigugli na kemping San Damiano. Cała droga przez korsykańskie góry zajęła nam około 1,5 godziny, z racji iż w większości prędkość jazdy ograniczała się do 60 km na godzinę. Po drodze minęliśmy parę malutkich stacji paliw, ale niemal wszystkie były zamknięte. Zalecamy zatem, jeżdżąc po Korsyce, by utrzymywać stan paliwa na minimum połowę baku. Prowadzi malownicza mierzeja z przepięknym widokiem tuż przy drodze na Morze Śródziemne. Jadąc na kemping możesz zatrzymać się na chwilę na jednym z przydrożnych parkingów i zwyczajnie zrobić kilka fajnych, pamiątkowych ujęć. Po dotarciu na miejsce, przygodę z kempingiem tradycyjnie rozpoczęliśmy w recepcji obiektu. My jak zwykle, bez żadnej rezerwacji, poszliśmy zapytać o wolną parcelę. Obsługa w recepcji działa szybko, a sama recepcja jest dość nowocześnie rozwiązana. W oczekiwaniu na swoją kolej mogliśmy zapoznać się m.in. z atrakcjami regionu, eksponowanymi na dużym ekranie oraz na licznych mapach rozwieszonych na ścianach i darmowych ulotkach. Po pokazaniu dokumentów w postaci paszportu weszliśmy na teren kempingu San Damiano, który okazał się naprawdę spory. Po około 30 minutach spaceru po obiekcie znaleźliśmy parcelę, raptem jedną z trzech wolnych, niestety słabo zacienioną. Cóż, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Kemping San Damiano jest obiektem czterogwiazdkowym, usytuowanym w północno-wschodniej części Korsyki, w miejscowości Biguglia. Zaledwie kilka kroków od plaży La Marana i niespełna 11 km od portowego miasta Bastia. Obiekt położony jest nad morzem i jednocześnie w samym sercu sosnowego lasu i naszym zdaniem jest jednym z najlepszych na wyspie kempingów, a zarazem jednym z największych. Bardzo zadbany kemping San Damiano zajmuje powierzchnię około 15 hektarów. Parcele na kempingu San Damiano są dość zróżnicowane i podzielone na 5 kategorii cenowych. Najdroższe parcele graniczą bezpośrednio z plażą i rozpościera się z nich widok na Morze Śródziemne. Większość z parcel ma co najmniej 80 m2 powierzchni, a każda z nich ma dostęp do słupa prądowego i sieci 230 V. Ponadto działki są dobrze oznakowane i oddzielone od siebie drewnianymi płotkami. Większość z parcel jest zacienionych sosnowym lasem. Nam tym razem nie udało się rozbić na zacienionej parceli. Musieliśmy z powodu nikłej dostępności wolnych miejsc rozbić namiot na parceli z wyjątkową małą ilością cienia. Sanitariaty na kempingu San Damiano są duże, bardzo nowoczesne, komfortowe, higieniczne i często sprzątane. Oferują dosłownie wszystko, co potrzebne jest do wzięcia swobodnej i higienicznej kąpieli i podzielone są na sekcję damską oraz męską. Jest także wydzielona strefa dla dzieci i niemowląt, w której znajdują się umywalki i toalety zawieszone na wysokości w zależności od wieku dziecka. Dodatkowo wydzielone są specjalne, nowoczesne miejsca do mycia naczyń, prania ręcznego czy zrzutu nieczystości z kamperów.
W swojej ofercie, oprócz tradycyjnych stanowisk kempingowych, czyli parcel, posiada szalety i mobile homey, mogących pomieścić od 6 osób w jednej do 3 sypialniach. Każdy z nich oferuje dość szeroki zakres wyposażenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i budżetu, w tym na przykład aneks kuchenny czy klimatyzację, a nawet prywatny taras. Kemping San Damiano Biguglia zapewnia swoim gościom szereg atrakcji, z których i my skorzystaliśmy. Hej! Pierwszą z nich jest wyjątkowo świetny, podgrzewany basen. Stała temperatura wody około 25 stopni. Basen o powierzchni 260 m kwadratowych wraz z brodzikiem dla dzieci o głębokości 40 cm i mini zjeżdżalnią. Jak jest, synu? Bo wypadniesz z tego koła. Idź do mamy, pomóż jej, bo mama się boi. Ale sam nie mogę tak głęboko. Możesz. Teren basenu jest mega klimatyczny i otoczony dookoła śródziemnomorską roślinnością. Na teren basenu można wejść w shortach plażowych, ale nie można się w nich kąpać. Do basenu można wejść tylko i wyłącznie w typowych, staromodnych kąpielówkach, czyli slipach kąpielowych, o czym Kemping San Damiano nie pisze na swojej stronie internetowej. Kąpielówki można nabyć vis-a-vis strefy basenowej, ale wiadomo w jakiej cenie. Popatrz na tatkę. Na terenie obiektu znajdują się wszystkie niezbędne usługi. To jest supermarket tuż obok kempingowej recepcji, a także snack bar, pizzeria, restauracja z ciekawym francuskim menu, jak również pralnia, park rozrywki, fajny plac zabaw. Dostępne jest bezpłatne Wi-Fi. Dla amatorów aktywnego wypoczynku kemping oferuje różne wycieczki rowerowe oraz zróżnicowane programy animacyjne, m.in. zajęcia z jogą, stepem, zumbą, nie trzymaj, tylko siądź, aerobikiem w wodzie. No. Musisz skoczyć na to. O, uwaga! Widzisz? I tak byś się zjechał na dół fajnie. Mhm. Ucieka. Elegancko, właśnie o to chodzi. Patrz, mama, jaki jest dzielny. Dobra, elegancko ci idzie. Tak to, tak trzymać. Tak, misiu, tak, dobrze. Trzymaj się tam mocno i przechodź. Super. Trzymaj dwoma rękami. Tak. Powoli. A tu już trzeba uważać. No i tu, i tu. Musisz między tym, po tych drążkach chodzić, no. Mhm. Bardzo się rusza, co? To może po tym, bo stoi w miejscu. Nie bój się, tu jest zabezpieczone. Jak spadniesz, to nie spadniesz. No, bo tak dla bezpieczeństwa. Mhm. A tu miałeś wejść, gdzie schodzisz? No i super. No i elegancko. Zgłodniałeś? Codziennie z rana możesz na terenie San Damiano kupić francuski chleb lub bagietkę i zabrać ze sobą na plażę. A skoro o plaży mowa... Plaża de la Marana, czyli Plage de la Marana, to przyjemna, szeroka, bardzo długa piaszczysta plaża, która bezpośrednio przyklejona jest do kempingu San Damiano.
Gdyby nie małe ujście do morza na końcu plaży, można by spacerem brzegiem morza dotrzeć aż do Bastii, którą doskonale widać wprost z kempingu. Śródziemnomorska temperatura morza i płaskie, płytkie dno jest całkiem idealne dla rodzin z małymi dziećmi. Możesz robić na plaży de la Marana co tylko zechcesz, a im dalej na południe od kempingu, tym bardziej cicho, spokojnie i kameralnie. Dlaczego wybraliśmy kemping San Damiano? Staramy się wybierać kempingi, wokół których jest sporo turystycznych atrakcji oraz pięknych miejsc, plaż, wsi i miasteczek. Tym razem było jednak inaczej. Z końcem naszej podróży po Korsyce zależało nam wyłącznie na kempingu zlokalizowanym w pobliżu portu w Bastii. Zwyczajnie chcieliśmy odpocząć i nie robić nic. No może poza rozłożeniem plażowego koca z widokiem na jedno z największych miast północno-wschodniej Korsyki. Kemping San Damiano opuściliśmy po 4 dniach pobytu. I to już koniec naszej przygody na francuskiej wyspie. Odcinek ten jest ostatnim odcinkiem przygód na Korsyce. Wszystkie niezbędne i przydatne linki zostawiam w opisie pod filmem. Tymczasem żegnam się, dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji kanału. Zatem do zobaczenia. Ciao!